Monika Zajmachowska to jedna z tych gwiazd, która wyznaje zasadę co w sercu, to na języku. Kobieta nie kryje się ze swoim życiem prywatnym, a każdą nowiną dzieli się z mediami. W ostatnim czasie prezenterka zdobyła się na niesamowicie smutne wyznanie, codziennie towarzyszy jej tęsknota. Monika Zajmachowska ma poważne problemy finansowe, o czym wie każdy, kto choć trochę interesuje się światem show biznesu. Kobieta przeżywa w ostatnim czasie bardzo ciężkie chwile, które zdają się nie mieć końca. Ta chwilowa, życiowa klęska sprawiła, że Monika z utęsknieniem zaczęła wracać myślami do przeszłości. Czy szykują się rewolucje w jej małżeństwie? Monika Zajmachowska wróci do niego? Gwiazda programu Europa Da Się Lubić wielokrotnie nadmieniała o tym, że jej rodzina zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. Przyczyną takiego stanu rzeczy są dzieci Zbyszka z pierwszego małżeństwa, które domagają horrendalnych, zdaniem Moniki, alimentów. Do niedawna aktor musiał ułożyć aż 18 tysięcy miesięcznie, co zrujnowało gospodarkę finansową jego i jego nowej żony. Aby móc przeżyć, Monika zdecydowała się na odważny krok. Dom, który zaprojektował jej ojciec i w którym mieszkała ona razem ze swoimi dziećmi, wynajęła obcym ludziom. Sama przeniosła się do o wiele skromniejszego, być może nawet niegodnego gwiazdy, mieszkania. Teraz żyje sobie wśród zwykłych ludzi, w jednej z żoliborskich kamienic. Niestety, Monika wciąż tęskni za swoim domem, o czym świadczą jej poruszające wpisy na mediach społecznościowych. Tak wygląda ogród w moim domu. Nie powiem, tkni mi się czasem. Smutno napisała prezenterka. Nadzieja na lepsze jutro. Monika Zajmachowska, mimo ciężkiej sytuacji, nie poddaje się marazmowi. Ostatni wyrok sądu sprawił, że kobieta znów zaczęła patrzeć z nadzieją w przyszłość. Zbyszek nie musi już płacić 18 tysięcy miesięcznie, bowiem kwota ta została pomniejszona do 12 tysięcy. To jednak nie zaleczyło rpiejącej rany, jaką jest złość skierowana w stronę byłej żony Zbigniewa. Od wyprowadzki od niej w grudniu 2011 roku Zbyszek przelał na jej konto 1 200 000 złotych. Życzę pani Aleksandrze, żeby się długo cieszyła za te pieniądze pobytem w ciepłych krajach albo nowym samochodem, bo ta suma tylko w nikłym ułamku była przeznaczona na dzieci. To widać na pierwszy rzut oka, gorzko rzuciła Monika.